Tak więc ostatni już zwiastun trzeciego chapteru Poppy Playtime wreszcie jest z nami, plus mamy datę wydania. Gra wychodzi 30 stycznia obecnego roku, czyli jest już zasadniczo za rogiem, a my w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy cały trailer, bo zdecydowanie jest o czym rozmawiać. Cześć, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie, chciałem tam bardzo dobić 10 tysięcy followów. Byłoby mi naprawdę miło, wspomóżcie kolegę, będzie super, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko przejdźmy już do sedna. I dzisiejszy odcinek zrobimy w taki trochę inny sposób niż zazwyczaj, w sensie najpierw zobaczycie reakcję na trailer, bo wiem, że wiele osób tak robi i w sumie jest to całkiem ciekawe, a później na szybko sobie go przeanalizujemy. Dobra, więc lecimy. Yo. Backroomsy, stary. Ej, ale co tutaj robią z backroomsów? Bo o ile dobrze pamiętam, Kane Pixels nie zakończył swojej serii tak w 100%, w związku z czym, co jego ziomki robią, kuźwa, w Poppy Playtime, stary, nie? Ej, yo, on jest Hagersem Wagersem, bez kitu, nie? A to jest jego trzech ziomków. Razem, stary, kradli, nie wiem, kredki, strzawki czy coś. To było słe. Okej. Okay. O Jezus Maria, eksperyment 1188. O kuś. Dobra. To sobie potem przeczytałem, bo to będzie dosyć ważne. Oho. 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 Oho, tu jest cień i to jest pewnie cień Katnapa najpewniej, więc ktoś tutaj zostaje dojechany, mam wrażenie. Playcare. Playcare. Ej, jak ładnie w ogóle. On-site orphanage. Okej. Czy ten telewizor nie był wcześniej? On był na jakichś materiałach promocyjnych, jak pamiętam. Było coś z nim, no. Wow. Oj, oj, oj. Aj. Wow. Jakie nagranie. VHS-ik, stary. Yo. No, ładnie to wygląda. O Jezu, to jest jeden z tych critersów. Tych, co Katnap był z nimi, jak pamiętacie. Co? Będzie można strzelać ogniem z palców? Co? Okej. Okay. No, ciekawe. Zielona łapka była już wcześniej, w drugim chapterze. Fioletowa będzie nam pozwalać skakać. Wow, wyłączyłem sobie. Aj. Okej, okay, będziemy mogli strzelać w ten sposób. Szczerze? Analizowanie kolejnego kuźwa trailera Poppy Playtime? Już robi nudne. Ale zróbmy to. On łodzi w masce. Hour of Joy. Godzina szczęścia. Jak pamiętacie, to był temat z tym, nie? What the hell was that? Coś strzelam, że to nie będzie zbyt miła postać i całkiem ciekawie będzie przed nią uciekać. I jeszcze łapka jest jakoś zmodyfikowana. Nie, będziemy prądem strzelać czy coś. Ale parkour. No, ale graficznie jest ładnie bardzo. On był w trailerze. W pierwszym oficjal trailerze gry on był i on łaził właśnie po tych wentach. Strzelam, że to może być jakaś zżynka trochę z Mini Music Mana z Security Bridge'a, bo on też łaził po czymś takim. Nie byłoby fajnie, gdybyście zgapili ten pomysł. Mob Entertainment. Run, uciekaj. Okej. Okay. Ej, jakie cutscenki, stary, co to... Pamiętacie te filmiki ze zjeżdżalniami w backroomsach, nie? Tutaj będzie dokładnie to samo, będziesz musiał wybrać niebieską, żółtą bądź czerwoną. Imo niebieska będzie lepsza, nie? Ale nieźle, cutscenki. To będzie jak w chłopie... To będzie niezłe cutscenki, nie? To będzie stary jak w zakończeniu pomocy. Co się stało z nim? Czemu on tak wygląda? Aha, wiem chyba, o co chodzi. Dobra, mam teorię. I to jest miejsce, w którym był drugi zwiastun fabularny. Po ścianach, patrzcie, nie? To jest dokładnie to miejsce, które pokazali na drugim trailerze do fabuły. All that awaits you are incomprehensible horrors. Oj, oj. Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Ty złe. This world...
Who is this dude? Kuźwa, stary, to jest Gryglicki, nie? Budzisz się o 4 w nocy, słyszysz pukanie w okno, widzisz tą twarz. Co robisz? Napisz w komentarzu. Oj. Gość, brat wygląda majestatyczny. Ale krzyki. Welcome home. Chapter 3. A fajne logo w ogóle, na ścianie wydrapane, nie? O, release date będzie 30 stycznia. Na pewno, w lutym nie może wyjść. Z wiadomych względów, bo luty nie ma kuźwa 30 dni. No, 30 stycznia, to jest stary za tydzień. Ładnie, spoko, podoba mi się. Wishlist on Steam. Pięknie, mamy to, ale dobra, może w takim razie w tym momencie przejdźmy już do analizy całości, bo mam parę rzeczy do powiedzenia. Więc wszystko rozpoczyna się od slajdów nadawanych na projektorze. Na zdjęciach widzimy chociażby pracowników Playtime Co. w kombinezonach bardzo podobnych do tych, które widzieliśmy chociażby w trailerze do Project Playtime. Jeżeli dobrze pamiętacie z tego filmu, Project Playtime działo się na 10 lat przed wydarzeniami z Poppy Playtime, tuż potem jak placówka Playtime Co. została zamknięta, a mordercze zabawki zaczęły ją kontrolować. To zdjęcie natomiast pochodzi jeszcze z okresu przed tym wszystkim i zrobione zostało w Playcare, gdzie znajdowały się sieroty, które później zamieniano w zabawki. Jak widzicie, naukowcy czy inni pracownicy znajdują się w tym momencie w pomieszczeniu, gdzie dzieci śpią. Leżą tutaj w łóżkach, natomiast ich twarze są zamazane markerem, żeby nikt ich przypadkiem nie rozpoznał. I chyba każdy wie, czemu te dzieci się tutaj znajdują i co się z nimi niedługo miało stać. Spoiler, miały zostać zamienione z tego w to. Tak na marginesie, to jest pewnie jakaś inna linia czasowa Backroomsów. To jest pewne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w pomieszczeniu tym znajduje się 12 dzieci. O 12 dzieciach mówi również pewien plik, który pojawił się podczas trwania tego słynnego ARG powiązanego z chapterem 3. Plik dokładnie wyglądał w ten sposób i przedstawiał dokładną listę dzieci, które w przyszłości zamienione miały być w podmioty, czy tutaj w eksperymenty. Ich imiona to m.in. właśnie Theodore Grumble, Rachel Thompson, Hannah Sharp i tak dalej. W sumie nie ma sensu czytać wszystkiego, skoro to absolutnie nic wam nie powie. Następny slajd to zdjęcie dzieci stojących pod ścianą. Ten po lewej to na bank, eksperyment 1170, czytaj Hagiwagi. I całkiem ciekawy, niemniej wiadomy nam już slajd pojawia się następnie. Jest to otóż skan pliku powiązanego z eksperymentem 1188, czytaj z Catnapem. I do wszystkiego dołączone mamy zdjęcie pewnego dziecka. Dokładnie jest to znany nam już Theodore Grumble, który w Catnapa właśnie został zamieniony za sprawą inicjatywy Bigger Buddies. Jednakże analizując właśnie ten plik, m.in. dowiadujemy się, na jakich zasadach eksperyment przeistaczania dziecka w zabawkę w ogóle jest przeprowadzany. Otóż od ciała dziecka odłączone zostają mózg oraz układ nerwowy, a później zostają przeniesione do większego ciała, a w tej sytuacji do zabawki, tej wielkiej. I tak szczerze, to jest mocno posrany i odklejony pomysł. Bo teoretycznie, według tego, co jest tutaj napisane, dziecko, będąc już zabawką, ma pełną świadomość tego, co się z nim dzieje. I wyobraźcie sobie, co ono musi mieć w głowie, kiedy zda sobie sprawę z tego, przez co przed chwilą przeszło. Przecież to jest człowieku... Jezu, jakie to jest chore gówno w ogóle. Następnie projektor gaśnie, a na ścianie widzimy cień Catnapa. Po czym rozpoczyna się już ta główna, może mniej napchana lore, ale też całkiem ciekawa część zwiastuna. Między innymi widzimy samo Playker, które, no, wygląda ładnie, ciekawie i całkiem imponująco. I patrząc na to miejsce, możemy wyróżnić chociażby kilka jakichś ważnych budynków. Między innymi sklep z zabawkami, sierociniec, szkoła. Na ten budynek za granicą mówią Playhouse, więc jest to stworzone do zabawy dla dzieci. Dalej mamy park oraz biuro dyrektora. W samym sercu tego wszystkiego natomiast mamy wielkie posągi Crittersów. I w sumie to tyle, ale myślę, że będą całkiem istotne w fabule. W razie czego, jakbyście mi nie wierzyli, to nawet chwilę później jest wprost pokazane, co gdzie jest. Sam sierociniec jest tutaj chociażby określony mianem Home Sweet Home. Też tak czysto teoretycznie, Playcare zawiera miejsca, które byłyby potencjalnie atrakcyjne dla małego dziecka, żeby tam pójść albo się tam pobawić. Park, pomieszczenie do zabawy, dom, szkoła, sklep z zabawkami. Nawet jest tu park, tylko to, co ludzie zauważyli za granicą, co jest mega interesujące, ale to też widać na pierwszy rzut oka, wszystko jest tu sztuczne. Sztuczne drzewa, sztuczne niebo, sztuczne chmury. I z tego wychodzi coś, o czym już wiedzieliśmy w sumie od dawna, ale w sumie
sumie za bardzo o tym nie mówiliśmy. Pracownicy Playtime Co. trzymają dzieci Playker. Dają im iluzję wolności, szczęśliwego dzieciństwa, jednakże my wiemy, co tak naprawdę działo się z tymi dziećmi i jaka była prawda. I patrząc na to, do czego przyzwyczaił nas chapter 2 i w jaki sposób działają inne gry zbudowane na podobnym patencie, żeby zakończyć grę, będziemy musieli odwiedzić każde z tych 5 miejsc. Jestem pewien, że wszystko zakończy się w sierocińcu. Ewentualnie tam się może zacząć. Niemniej, będziemy musieli odwiedzić każde z tych miejsc i jestem pewien w 100%. W tle jednocześnie słyszymy pewnego mężczyznę i to jest Elliot Ludwig, raczej na pewno. I w tej sytuacji bardzo mocno wychwala Playker. Jak wszyscy dobrze wiemy, jest to miejsce, które sam zbudował i miał przy tym wszystkim bardzo dobre intencje. Prawdopodobnie, aczkolwiek jego naprawdę piękna, inspirująca, motywująca się do pracy nad własnym życiem przemowa szybko zostaje przerwana przez dość niepokojącą taśmę VHS. I generalnie, jeżeli jest to horror, jest kaseta VHS, to może się na niej dziać tylko jedna rzecz. No, gość ucieka, bo ktoś chce go zabić i tyle, nie? Zatem, gościu za kamerą jest... Na początku myślałem, że tam, gdzie w poprzednim chapterze był PJ Pagepilar, ale to by nie miało sensu. Gość najpewniej jest w Playhouse, który znajduje się w Playker. I właśnie ucieka przed Matpatem. Kurwa, catnapem. Co ja powiedziałem? I tak szczerze, jak pokazują nam już coś takiego, to w samej grze też najpewniej będzie tego pokroju moment. Myślę, że to może być mocno creepy, patrząc na to, jak to tutaj wygląda. I uważam, że jeżeli już będzie taka sekwencja w jakiejś strukturze dla dzieci, typu to, co działo się w Daker w Security Breachu, to to będzie lepsze, bo będzie kuźwa straszne. Idąc dalej, kiedy na ekranie pojawia się trochę więcej rzeczy, widzimy jedną postać ze Smiling Critters. Najpewniej na przestrzeni gry spotkamy wszystkie lub większość i pewnie będą dość brutalne. Następnie widzimy również wymianę prawej łapki i w tym przypadku dostaniemy czerwoną łapkę, jej inną wersję, z której możemy strzelać ogniem, co może odganiać catnapa i zresztą widzimy w tym momencie. Jeżeli catnap będzie się bał ognia, no to OP. Dostajemy również fioletową łapkę, która pozwoli nam wzbijać się w powietrze, czytaj skakać wyżej. Plus jakąś jej inną, trochę zmodyfikowaną wersję, która pewnie będzie bardziej OP czy coś. Dalej widzimy kilka rodzajów jakichś innych łamigłówek, czy tutaj zagadek, które będziemy musieli rozwiązać w trakcie gry. Niemniej wydaje mi się to nie być na tyle interesujące, żeby analizować to w tym momencie, kiedy nie wiemy, jak działa to w grze, więc może zostawmy to na moment, jak zagramy w grę. Niemniej wygląda ciekawie. Z innych rzeczy widzimy chociażby tą postać, która pojawia się nagle znikąd. I podejrzewam, że ma to dosyć spory związek z pojawieniem się tutaj Hagiego Wagiego, który jest taki trochę inny, jakby bardziej senny się wydaje. Plus sam trochę się zdziwiłem, ponieważ tego typu model pojawił się już wcześniej na fejkowych trailerach, a nagle jest w tym prawdziwym, tak trochę się zdziwiłem, o co chodzi, ale okej. Generalnie to, że on tak wygląda, plus pojawienie się tej postaci, według mnie to są iluzje. Ewentualnie jakieś koszmarne wizje bohatera, no ewentualnie Hagi faktycznie tam jest, może jednak przeżył, tylko widzimy go w bardziej koszmarnej formie. Generalnie to jest widy, iluzje, halucynacje czy koszmarne wizje. Jak wiemy już z RG, są powodowane przez czerwony gaz catnapa. Więc według mnie na pewnym etapie gry bohater trochę się ich nawciąga, nie mając jeszcze maski przeciwgazowej albo z jakiegoś powodu nie mając jej w tamtym momencie. Przez co będzie narażony na właśnie tego typu wizje, które będą go męczyć. Co będzie naprawdę spoko i ciekawe, myślę, że to będzie ten najbardziej niepokojący moment gry, kiedy faktycznie będą w ciebie walić jakimiś halucynacjami, no o ile się nie przeliczę. Na końcu w ostatnim ujęciu, które prezentuje catnapa, słyszymy krzyki jakiegoś dziecka i no kurde, nie wiem, moja pierwsza myśl, że to są dźwięki z operacji, kiedy usuwali dziecku mózg i układ nerwowy, żeby później zaszczepić je w zabawce, ale to by było trochę za mocne już moim zdaniem. Jaki to ma związek? Jeszcze nie wiem, choć się dowiem, jak gra wyjdzie. Widzimy tam również catnapa w pełnej okazałości i skubany ma dość straszny uśmiech. Ciekawe, co jeszcze pokażę w samej finalnej grze, nie? No i w tym odcinku to było na tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Wreszcie, po starej prawie 2 latach, chapter 3 jest prawie za rogiem i będzie trwał 3 godziny. Oni przez 2 lata zrobili grę, która trwa 3 godziny. Mogli ją całkiem fajnie dopieścić przez ten rok i możliwe, że fajnie będzie w to grgrać. W każdym razie dowiemy się już 30 stycznia. Ja w tym momencie chciałem was serdecznie zaprosić na mojego streamka z przechodzenia gry. Niekoniecznie będzie on 30 stycznia, bo niefortunnie, prawdopodobnie nie będzie mnie wtedy w domu. Dzięki!
Mob Entertainment. W każdym razie filmy z Poppy Playtime Chapter 3 pojawiać będą się od 1 lutego i być może wtedy już będzie streamek z ogrywania gry. Trochę spóźniony, ale... W każdym razie my słyszymy się, wpadnijcie wtedy na kanał, ponieważ będzie z tego cała seria, wyjaśnimy sobie całą grę i tak dalej. A jeżeli chcecie się dowiedzieć tego, co wydarzyło się w poprzednich chapterach, to nagrałem cały materiał, gdzie wyjaśniłem całą historię Poppy Playtime do tego momentu przed chapterem 3, więc obejrzyjcie sobie przed wyjściem 3 chapteru, żeby być na bieżąco z tym, co już się wydarzyło.